No wiesz, no ciężko jest. Wygrałem Mistrzostwa Polski. A jakieś 1,5 tygodnia przed Mistrzostwami Świata w Lizbonie. No, przysłali mi pismo, że w związku nie ma pieniędzy. No, w Polsce ogólnie ten sport jest strasznie, strasznie niszowy. Muszę zacząć tak jakby zarabiać na ulicy, no bo nic innego mi nie zostało. No muszę jakoś zebrać pieniądze na to, żeby pojechać na Mistrzostwa do Lizbony. Też jest kiepsko, bo wszystko wydałem na wyjazd do Zgorzelca, na Mistrzostwa Polski. A w zasadzie jeszcze nawet nie wiem, ile potrzebuję, bo jeszcze się nie orientowałem, jak z transportem, nie? Dzień dobry, proszę panią, ja szukam do Lizbony jakiegoś połączenia. Pani ten powiedziała w okienku, że nie ma nic. Dzień dobry. Proszę panią, czy do Lizbony to coś jedzie? Z Lublina nie. Z Lublina nie będzie. A skąd mogłoby być? Warszawa. Warszawa tylko. 5 euro. To już mam na ten, do Warszawy na wyjazd. Dzień dobry, proszę pana, do Lizbony czy coś będzie? To jest z Hiszpanii. No, ale czy... Lizbona jest z Portugalii. No, a, w Portugalii. Tak. Nie będzie bezpośrednio. A coś przez jakieś miejsce? A to nie, to trzeba by w informacji w komputerze wyszukać. Aha, czyli to nie do pana, tak? No nie, pewnie przez Niemca albo przez Austrię. Aha, a gdzie tutaj jest informacja? O tam, pomarańczowe okno. Dobrze. Ja tam po środku, niech pan przejdzie, to później tam widać. No już dziękuję. Jest bilet. Przez Hamburg co prawda, ale jest. Tyle, że nie mam kasy. 3 godziny już zbieram. No a tutaj nie mam za wiele. No do Lizbony to na pewno nie będzie.